Polski program jądrowy jest realizowany, natomiast nie mamy tej przełomowej decyzji, na którą wszyscy czekają, to znaczy decyzji premiera o tym, że faktycznie budujemy elektrownię jądrową. Po tej decyzji powinno dojść do aktualizacji strategii energetycznej Polski. Jej projekt już znamy, i tam rzeczywiście jest energetyka jądrowa. Po aktualizacji strategii musi dojść do aktualizacji samego programu jądrowego. I to powinno się stać do końca roku, po to, abyśmy przygotowali przetarg, który za dwa lata pozwoli wyłonić. Wytwórce elektrowni jądrowej w Polsce, tę firmę, która zapewni technologię, a być może także finansowanie po to, żeby w następne 10 lat wybudować pierwszy reaktor jądrowy w Polsce i do 2033 roku, zgodnie z planem z Polskiej Strategii Energetycznej, mieć pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Ale do tego potrzebne jest rozstrzygnięcie w te wakacje. To musi się stać, inaczej możemy nie zdążyć z polskim atomem.